Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Simulator 2020. Czemu ja nie umiem wymawiać tej nazwy? Zawsze mi się chce powiedzieć co innego. I dzisiaj kontynuujemy naszą trasę z ostatniego odcinka. Semafor przed nami skazuje najprawdopodobniej sygnał S1 TUI. By to był S1, gdyby to była Polska, ale nie jest to Polska, nie wskazuje nawet S1. O, i potem będzie 110, no jak miło. Może w końcu nas wyjdą na inne tory. Gdzie nie będziemy musieli się tłoczyć za tym pociągiem, który jedzie przed nami aktualnie. I on, znając życie, się zatrzymał na tamtej stacji, co jest aktualnie przed nami. Więc my będziemy musieli zwolnić. Niepotrzebnie się rozpędzałem tak właściwie, no tak, cicho bo. A nawet się nie zatrzymał, no ciekawa rzecz. Jedzie póki co. Myślałem, że się zatrzymał, ale i tak jest jeden. Zielona kropka jest jedna, znaczy się nie jest jeden, ale... Myślałem, że zjedziemy na inny tor tak właściwie, ale chyba to nie nastąpi. No jak po tym torze będziemy mogli tak szybko jechać, to i tak będzie dobrze. I widzę przede mną czerwone światło na semaforze. Widzę, teraz się dźwięki ładnie poprawiły, jeśli chodzi o moją zmianę. Więc słychać na pewno lepiej. Latek na sekundę niestety nie naprawiłem, bo musiał ustawienia graficzne zmniejszyć. To jest właśnie bardzo dziwne, że mając 1060 w komputerze, na którym aktualnie nagrywam ten odcinek, jest 20 FPS-ów. Przy grafice na wysokim poziomie, nawet nie na ultra. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jakim to cudem się dzieje, to ja nie wiem. W ogóle chyba się naprawdę zatrzymał tamten pociąg gdzieś, bo... Czerwony jest. Gdzie ty stoisz? A no tu stoisz. No to dobrze, myślę, że się tam zatrzymasz. Dobra, tłoczmy się pomału. Pasażerowie się teraz na nie zastanawiają pewnie. Nie jedzie się zatrzymuje, jedzie się zatrzymuje, żadnej stacji po drodze nie ma, ale jedzie i się zatrzymuje. Oni by chcieli jechać, no ale no cóż, nie jest to im dane. Normalne pociągi, tam chyba było napisane, że... To co jest ograniczenie do 95, a dla tych moich jest do 110, no dobrze. Należy pamiętać, że przed nami cały czas jedzie pociąg. Była jakaś przerwa w dostawie prądu przed chwilą. No i nawet się oddalił trochę, no ciekawe. Zwolnijmy troszkę, no żeby nie było. To za szybko go dogonimy potem, więc jak będzie zielone, to będziemy śmigać.
No, na razie widzicie, jedziemy takim tempem jak on, bo jest znowuż jedno tylko żółte, a nie dwa. Nawet ile trochę nadgoniliśmy. I no i się poruszamy stówką, no bo powinniśmy 200 jechać ponad, a my stówką jedziemy. Jak tu z tym żyć, że tak jest, a nie inaczej, no. Cały czas go nadganiamy z tego, co widzę. Fajna nazwa na pociągu, Blocker. Ja obstawiam, że on tutaj też się będzie zatrzymywał na tamtej stacji, w pewnym miejscu. Cóż, kiedy dojedziemy na to miejsce docelowe. A kiedy to nastąpi, to ja nie wiem. O, już są dwa nawet, no fajnie. I po co mi jest to ograniczenie do 125, a ja nie mogę jechać więcej niż 60? Jakbym pojechał więcej, to ja od razu tamtemu na ogonie wylądował i tyle. To bez sensu przyspieszyć i hamować, jak tu jadę na spokojnie 60 i ani nie przyspieszam, ani nie hamuję. Jak będzie zielone, a nie żółte, to będziemy śmigać. Coraz bliżej tego, żeby było zielone, a nie dwa żółte, więc... Tego, co mi się wydaje, pociąg tamten się pomału zaczyna oddalać od nas. Chociaż może tylko mi się tak wydawać. To z takimi naprawdę minimalnymi prędkościami się od nas oddala. Mój ktoś się pytał, jakim klawiszem kasuje te wszystkie powiadomienia i tak dalej. Q na klawiaturze, klawiszku. Może miejscu, że powiedzcie, że ja się cały czas zbliżam do tamtego pociągu, to będę naprawdę zaskoczony. No, ja się zbliżam. I się domyślam pewnie czemu, bo tu... O, no właśnie, no jest stacja. To też wiadomo, czemu ja się zbliżam, no. Dobrze, rozpocznijmy to hamowanie. Niech już będzie, zwolnimy trochę, może potem chociaż będą zielone, będzie tu się. Sobie pojedziemy szybciej, a nie 60 mil na godzinę, czyli 100 km nasze. Ale 100 km to też są moje prędkości. Należy pamiętać, że przewozy regionalne jeżdżą u nas jeszcze tymi starymi kiblami, które zazwyczaj stówką jeździły, więc tak. Thank you.
Rodzę się stąd, trzeba pipać, bo czerwone jest, ale tego nie widzę. Najlepiej tylko odgłosy wydawać. Nieprzyjemne dla ucha bynajmniej. No dobrze, no super, jest i żółte. Więc nie dajemy maksymalnej mocy, dajmy tutaj tylko odrobinę. Dajmy sygnał. Zobaczmy sobie z zewnątrz ładnie. Jest zielony, no super, no w końcu. Się doczekaliśmy tego czasu, kiedy będzie zielony. No cóż, jedziemy, jedziemy. Nie ma co się oszczędzać może. Za 20 minut powinniśmy być na stacji docelowej. Pociąg przed nami dalszy przejedzie, no. Ciekawe. Chyba, że gdzieś indziej go przesłali, nie wiem. Albo się nauczyła się jeździć normalnymi prędkościami. No, będzie zielone, już wydawało mi się, że żółte. Mi się wydaje, że to jest ten, co może maksymalnie 110 jechać. Nie 125, więc i tak w końcu nas przeblokuje i tak. Właśnie od takiej sytuacji, jak na przykład teraz, że już widzę dwa żółte przed sobą.
Właśnie. Ale to ile? Nie, 200 już prawie jedziemy, no ciekawe. Dobrze, ale zacznijmy hamować, bo tu widzę, że znowuż nie wiem, jakieś niebezpieczne rzeczy się dzieją, że zaczynamy się zbliżać do niego. I mieć nagłymi prędkościami. Pewnie znowuż na jakiejś stacji stoi. Jeden klawisz. Oczywiście, jakbyś nie zwolnił tutaj z niewiadomych przyczyn. Widzę, no jest żółte, no. Widzieliśmy sobie, tak, nie wiem, czy te 35 na razie i tyle. Chyba, że tamten też zwolnił, bo chce zjechać na inny tor? Nie, oczywiście. Nie chce zjechać. No, będzie więcej jakichś torów. No nie, to się nawet zatrzyma. No i widzi się, dacie życie maszynisty, no. Dobrze, zapiszmy sobie. Cały czas jest jakiś bliski odległości ode mnie, no. O, tam na stacji tutaj. Ja sobie tu jadę, no dobrze. On tam niech tutaj stoi, ja nie będę tam specjalnie uszybcić, żeby tam hamować potem za nim. Jedźmy do niej, jedziemy, może sobie odjedzie. I się nie śpieszy, póki co wiem, że on i tak tam stoi, z tego co na tej mapce widziałem, więc po co ja mam się śpieszyć, do czego? Żeby potem się zatrzymać? Nie ma to najmniejszego sensu. Jeszcze raz zaprezentuję wam to na mapce, ja jestem tutaj. Prezentuję wam tego na mapce, bo oczywiście mi to coś musi piszczeć. On tutaj, a już ruszył nawet, a ja tutaj jestem, więc jakby on tam dłużej stał, to na razie i tak jest. Dwa semafory dalej ode mnie. No dobrze, jest czerwony, a on co tam robi? A, stoi! Czemu pan tutaj stoi? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, przyspieszmy trochę. Może się ruszy.
Więc na spokojnie, zanim pojechacie, widzę, że chyba jak ja będę jechał wolny, to on też będzie jechał wolny. Chyba tak jest zrobione po prostu symulacja tutaj. Jeszcze nie potrafię tego określić. O, ten teraz też zaczął nagle przyspieszać. Ciekawe, ciekawe. No dobrze, jedźmy szybko, szybko. Będzie taki moment, że będzie tylko jedno światło, a nie dwa na semaforze, to wtedy będziemy hamować. A już mniej więcej wyczułem ten pociąg, ile trwa hamowanie nim. Już tutaj nawet jest pojedyncze. Już myślę, że jakoś fajnie się będzie jechać. Tamten bloker dobrze blokuje. Czy on w tym szreban coś tam się zatrzymuje, czy nie? Nie, się nie zatrzymuje, jedzie. Nieźle, nieźle, takie gonienie tego pociągu zwanego blokerem. Dobrze wychodzi nawet. No już było jedno żółte, więc trzeba przehamować i się szykować, tak jakby tutaj miał być normalnie samochód wskazujący sygnał stój.
Bo inaczej byśmy mogli być niemile zaskoczeni, jakby tak nagle o. Był taki sygnał jak teraz przed nami, że jest cały czas tu i... Dla ciekawych, co tu się wydarzyło, że ten pociąg stoi, nie wiem, Milford, coś tam się musiał zatrzymać. Ale ja tu widzę, że ja tu mam rozjazd jakiś. Nie, ma też tutaj miał takowy. Tak, też mam takowy i też tam sobie zjechać, ja tu mam zjechać. No nie, możliwe. W tym przedziale pasażerów nawet cicho jest. Może zobaczymy, jak to wygląda z widoku pasażera przejazd przez rozjazd. Trochę taki pasażer może jednak odczuć ten rozjazd. Dobrze, zapiszmy sobie. Na wszelki wypadek, jakby coś obejść nie tak, no bo już następny wskazuje sygnał S1 stój. To znaczy S1. Tu i po prostu co inną, nie wiem czy to jest S1 czy jaki. No już przyzwyczajenie z polskiej kolei, że mówię S1. Dobra, następny semafor widziałem, że jednak ma też wskazywać z inną, nie wiem, jakiś stoi. Cały czas no taka jazda, no i jadę do jakimś pociągiem i tyle, i się muszę dostosować do jego prędkości, a nie on do mojej. Ten tu chyba już będzie wjeżdżał, a ja to nie wiem gdzie. On tu, ja tam na trójkę. Zobaczymy. Na razie ten tutaj widzę, że też jest na stoi. No jest i na stoi, no już nie jest. Jeszcze bardziej FPS-y spadają. No może po prostu taka sceneria, że jakieś nie małe klatki na sekundę, czy co? To tak wykonana jest. Następny cały czas jest następny. Ciekawa sceneria, to na pewno. Jednak jedzie się za jakimś pociągiem i trzeba cały czas uważać i
Cały czas być czujnym, co się dzieje. Ja się dziwię, czemu ten scenariusz miał taki wysoki poziom trudności. No i to się co chwilę trzeba zatrzymywać i rozpędzać, że no za tamtym pociągiem nadąży, czy na tamten pociąg nie wjechać. Się nie dziwię. Nie ma też, to się rozpędza i do tych 30, pamiętajmy. Ten cały czas jest na stoi, więc cały czas tamten pociąg jedzie o jednej przed nami. Zatwierdźmy. Ten tempomat nie wiem, na czym ma polegać, tutaj będzie. No i stoimy. Pięknie. Na razie jeszcze wjazdu chyba nie mam podanego, no nie mam. Więc nie wiem, czy jakiś pociąg ma jakiś przyjechać, czy wyjechać. Jeszcze szybciej ode mnie, ale póki co nie mam ani wjazdu. Może, że ten będzie pierwszy wyjeżdżał. Idźmy sobie w ogóle zobaczyć, jak to tu wygląda. No tak, ten tutaj wyjeżdża. Widzimy. Alarm to nawet jak się stoi, to on cały czas działa. Ciekawa rzecz. Jest trochę opóźniony. Zamiast podany, dajmy sygnał. ...25 mil na godzinę, czyli coś około 40 naszej Polski. Nie wiem, czy nie dokładnie 40 coś. Na pewno 40 coś, ale...
Ciekawe, czy dostanę kary za spóźnienie, czy... No i żeśmy wzięli i dojechali. To na off, to też na off. To na off, to też na off. No dobrze, no po prostu tak to zrób. To na wyłącz i pantografię opuść. No oczywiście kary ja dostanę za brak punktualności, nie za to, że tamten pociąg był po prostu opóźniony. Nie, złoto mamy. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i jaście na razie na mnie. Zobaczenia, na razie, cześć.